QR kod to kwadratowy kod graficzny, za pomocą którego możesz zapisać dowolną informację. W tym kodzie ukryłem link do pewnej strony. Spróbuj go rozszyfrować. Co już wiemy o kwadracie? Ma wszystkie kąty proste. Oraz cztery boki takiej samej długości. Rozwiążmy taki przykład. Obwód kwadratu wynosi 48 cm. Jakie jest pole powierzchni tego kwadratu? Co wiemy? Obwód to 48 cm. Jak już powiedziałem, kwadrat ma cztery takie same boki. Obwód to jest 4 razy długość jednego z boków. Skoro znam obwód, a chcę poznać długość jednego boku, to 48 podzielę przez 4. 48 przez 4 to 12 cm. Każdy z boków ma 12 cm. To jak policzyć pole powierzchni tego kwadratu? pole to będzie bok razy bok czyli 12 cm razy 12 cm czyli ile możesz policzyć na kartce pisemnie 12 razy 12 to 144 pole tego kwadratu to 144 cm kwadratowe w wyniku pamiętaj o jednostce Kwadrat ma cztery boki takiej samej długości, więc obwód kwadratu to 4 A. Pole kwadratu to bok razy bok, czyli A do kwadratu. Spójrzmy na takie zadanie. Pole powierzchni kwadratu to 49 cm2. Jaki jest jego obwód? Znamy pole, chcemy znaleźć obwód. Wiemy, że pole tego kwadratu to 49 cm kwadratowych. A jak liczymy pole? Bok razy bok. To jaką długość ma bok tego kwadratu? Jaka liczba przemnożona przez samą siebie da 49? Przyda się znajomość tabliczki mnożenia. Tą liczbą jest 7. Zobacz, 7 razy 7 to 49, czyli boki tego kwadratu mają po 7 cm to ile wynosi obwód? Obwód to 4 razy bok, czyli 4 razy 7 cm 4 razy 7 28. Obwód tego kwadratu to 28 cm. Rozwiążmy teraz takie zadanie. Zatrzymaj sobie film, przeczytaj treść zadania i spróbuj wykonać samodzielnie rysunek. Po chwili włącz film i zobacz, jak ja rozwiązuję takie zadanie. Mamy kwadrat. Kwadrat o obwodzie 32 cm. Podzieliliśmy go na dwa identyczne prostokąty. Zobacz. Mogliśmy go podzielić w ten sposób, albo pionową linią, o tutaj. Ja wybrałem taki podział. Z tych dwóch prostokątów złożyłem nowy prostokąt. Jaki jest obwód naszego nowego prostokąta? Co musimy znać, aby obliczyć obwód prostokąta? Na pewno długość jego boków. To teraz pokażę Ci, jakie wymiary ma ten prostokąt. Narysowałem to kwadrat, który mieliśmy na początku. Obwód tego kwadratu to 32 cm. To jaką długość ma jeden bok? 32 cm dzielę na 4 identyczne boki, i już wiem, że jeden bok ma 8 cm. Tu i tu. Podzieliliśmy kwadrat na dwa identyczne prostokąty. A jakie są ich wymiary? Ten bok to połowa 8 cm, czyli 4 cm. Tu mamy 4 cm. I tutaj też. To jakie wymiary ma ten prostokąt? Ten bok. Ma 4 cm, a ten bok, jego długość to tyle, co dwa boki kwadratu czyli 8 cm i 8 cm. A cały bok ma 16 cm 8 plus 8. To jaki jest obwód tego prostokąta? Mamy dwa boki o długości 4 cm. I dwa boki o długości 16 cm. Razem to 40 cm. Obwód tego prostokąta to 40 cm. Ten kwadrat i ten prostokąt mają takie samo pole powierzchni, ale różne obwody. Czas na ostatni przykład. Mamy kwadrat o przekątnej 10. Jak znaleźć pole tego kwadratu? Zacznę od obrotu mojego kwadratu o 45 stopni. Zobacz. Teraz dorysuję fragment drugiej przekątnej. O tutaj. Z tych trzech trójkątów złóżmy teraz prostokąt. Początkowy kwadrat i ten prostokąt mają takie samo pole. A czy możemy je teraz obliczyć? Ten bok był przekątną kwadratu i ma długość 10. A ten bok to jest połowa przekątnej, czyli 10 na 2, a to jest 5. Pole prostokąta to będzie 5 razy 10. A to jest 50. Kwadrat i prostokąt mają takie samo pole, czyli pole kwadratu o przekątnej 10 też jest równe 50. Połowa przekątnej razy cała przekątna. I oto mamy wzór na pole kwadratu. 1 druga razy długość przekątnej i razy długość przekątnej. Obwód kwadratu to 4 razy długość boku, a pole kwadratu to kwadrat długości boku. Jeśli znasz długość przekątnej, to pole kwadratu policzysz takim wzorem: połowa przekątnej razy przekątna. Głodny wiedzy, obejrzyj pozostałe filmy o czworokątach i wejdź na naszą stronę pistacja tv.